Cześć wszystkim, Myszu z tej strony. Dziś dość nietypowo, bo z pleneru. Dość długo mnie nie było i nie było mnie słychać, ani widać, ani nie wiadomo było, co się dzieje. Znaczy, tylko ci z YouTube'a nie wiedzieli. Jak ktoś śledzi moją stronę na Facebooku, to dobrze wie, że jeszcze trochę żyję. Co się podziało? Podziało się tyle, że udało mi się w końcu zakupić dwa kody. Dwa gift kody do Minecrafta, więc czas najwyższy zrobić by konkurs ICHO. Konkurs mniej więcej sami sobie wykreowaliście, bo właśnie na Facebooku można było wybrać, jakiego typu zadanie będzie na Was czekało i jak będzie wyglądała nagroda. Co do pytania, zadania, będzie to wyglądało tak, że ma być to zagadka logiczna. Zagadka, zagadki. No, chcieliście generalnie konkurs logiczny. Tu też będzie. Pytania, tudzież zagadki będą na dole. Jeszcze na tę chwilę jeszcze ich nie wymyśliłem. Będę wymyślał, jak będę wrzucał filmik i skręcał filmik. Będzie można je przeczytać pod spodem w opisie do filmu. I chciałem tylko zaznaczyć, że ma być to zdanie logiczne, więc niekoniecznie najbardziej oczywista odpowiedź będzie tą prawidłową. To za tym idzie, niekoniecznie będzie się liczyła wasza szybkość, a inwencja twórcza. Więc będzie to w zasadzie taki konkurs filozoficzno-logiczny. Co jeszcze? Aha, tak jak wspomniałem, nie będzie się liczyło, czy odpowiecie mi dziś, w sensie w dniu wypuszczenia filmiku, czy nie wiem, za 2 dni, za godzinę. Będzie się liczyła odpowiedź najbardziej kreatywna. Co do nagród, bo domyślam się, że ludzie nie wchodzą na Facebooka i nie lubią przypadkowo wybranych stron. Tylko wchodzą tam już w jakimś celu i lubią strony, które znają i wiedzą, do czego służą. Więc zapewne ci, którzy lubią moją stronę na Facebooku, siedzą też na YouTubie i oglądają moje filmiki. Więc wy wybraliście jako nagrody, zaczynając od miejsca najniższego, zwiedzanie prywatne mojego serwera z Hogwartem, tudzież prywatne, no ja i osoba, która zajęła trzecie miejsce. Drugie miejsce to będzie może gift code i także prywatne zwiedzanie serwera. Czyli na dobrą sprawę wypadałoby, żeby osoba z trzecim miejscem miała oryginalną wersję. Bo jak już mówiłem, nie będę stawiał serwera na żadnych hamakach i innych cudach. Mój komputer tego nie lubi, nigdy nie chciało się łączyć i tak dalej, i tak dalej. No i nie przepadam za piratami. No, te 15 euro to nie jest jakaś wygórowana cena, no ale mniejsza już o to w tej chwili, nie to jest tematem przemówienia. A pierwsze miejsce będzie to gift code i zwiedzanie serwera wraz z tą ekipą z białej listy, czyli w zasadzie trzy nagrody w jednym, można by powiedzieć, bo poznacie, no, jeśli się uda, to większość tej polskiej elity Minecrafta, bo planuję zaprosić i Madzie, i CTSG, być może Juniora z Zachą, ale z nimi nie mam chwilowo kontaktu. Nie wiem też, jak będzie z Zexem i Krystkiem, bo z nimi nawet Madzia się nie może ostatnio porozumieć, a ja z nimi mam raczej słabszy kontakt niż ona. Proponowaliście mi też JJ-a. No nie wiem, czy uda mi się do niego dobić. Może jakoś tam jakimiś wpływami magicznymi coś podziałam. Jak się uda, będzie super. No i to co do konkursu, to chyba już wszystko. Chwila. Nagrody mówiłem. Zasady właśnie. Nie będę aż tak, nie wiem,
rygorystycznych zasad stosował jak junior z Zachą, czyli nie będziecie musieli tam, nie wiem, subskrybować mojego kanału, lubić mnie na Facebooku, kochać mnie na Twitterze, myć mi auto co niedzielę. Wystarczy, że no, napiszecie maila na adres, który wam podam. I co jeszcze? W tym mailu dobrze by było, żebyście napisali, czy macie tak naprawdę oryginalną wersję, czy nie. Czy chcecie wygrać tą nagrodę dla siebie, czy powiedzmy, nie wiem, chcecie zagrać z kolegą, kolega nie jest przy kasie, nie stać go, żeby kupić Minecrafta, a chcecie pograć razem na serwerze. Do czego mi będzie ta informacja? Właśnie do tego, żeby kierować się miejscem, jakie może zająć wasze, mogą zająć wasze wycinki. Bo tak jak mówię, trzecie miejsce wypadałoby, żeby już miało oryginalną grę, więc muszę wiedzieć, czy osobie, której chcę przydzielić trzecie miejsce, czy mogę to zrobić. A że będzie to konkurs taki nagrodowo niespodziankowy, to nie będę do was pisał maila, gratulacje, wygraliście, tylko dowiecie się tego właśnie z filmiku podsumowującego konkurs. Tak sobie wymyśliłem, że tak będzie fajnie i będzie większe zaskoczenie, jak zobaczycie swój nick w filmiku, niż dostaniecie maila. Zimno się trochę zrobiło, no ale mniejsza o to. W ogóle ładne mam tu widoczki, pewnie zrobię parę fotek i podeślę wam w filmiku, żeby wam się nie nudziło podczas słuchania moich pierdół. Co jeszcze? Aha, w sprawie Mega Buildera to już mam wybudowane i wybrane, no w zasadzie powinienem na odwrót powiedzieć, wybrane i wybudowane budowle, może masło maślane, na drugi odcinek. Ale na razie nie mam jak go wrzucić, bo jeszcze nie wykupiłem dalej pakietu internetowego. Męczę się z tym okrutnie, wierzcie mi. Teraz jak już wybrałem tak mentalnie, to nie mam kiedy pojechać, bo kończę pracę o 6, w sensie o 18, a biuro, w którym mógłbym złożyć zamówienie, jest do 4, a nie mam kiedy wolnego wziąć, bo w niedzielę w tej okolicy, w której w Holandii się znajduję, wszystko jest zamknięte. W sobotę też pracuję i jak na złość w sobotę wszystko jest jeszcze krócej otwarte, także no z tym to ciężko, no ale myślę, że niedługo będę mógł sobie wziąć jakieś wolne, wyskoczyć na większe zakupki. Co do Hogwartu też już mam materiały na odcinek. Co do ogólnie mojej twórczości, wymieniłem sobie procesor w komputerze, w laptopie, wymieniłem kartę graficzną i z tego, co testowo nagrywałem sobie jakieś tam pierdółki, już to płynnie chodzi w końcu, już nie będzie żadnych przecinek, żadnych lagów, przynajmniej nie powinno być. Jeśli będzie, to nie wiem, chyba sprzedam tego laptopa i kupię peceta. No generalnie trochę się pozmieniało tego, wiem, że długo mnie nie było. Więc no to jest kolejny argument, żebyście śledzili mnie na Facebooku. Wiem, że wielu z was piszecie mi nawet, że nienawidzicie Facebooka, że to jest i w ogóle. No ale jednak Facebook bardziej zrzesza ludzi niż YouTube, dlatego sugeruję, no choćby po to, żeby śledzić mnie, CTSG, Madzie, Juniora z Zachą, nie wiem, JJ nie ma niestety chyba nie ma strony na Facebooku. No nie wiem, choćby żeby takie rzeczy śledzić, to załóżcie sobie te konto, bo to nic nie kosztuje w zasadzie, a dosyć mocno życie ułatwia i widzicie, jeśli na przykład komuś teraz nie pasuje, że konkurs będzie wyglądał tak, a inaczej, no gdybyście mnie śledzili na Facebooku i brali udział w ankietach, to moglibyście zmienić kolej rzeczy. A tak wybrała większość. Demokracja zapanowała, tak. Co jeszcze? No chyba będziemy powoli kończyć, bo widzę, że 10 minut już się wbiło. Wiatraki mi się tu kręcą. No, myślę, że to wszystko, co chciałem powiedzieć, przynajmniej z tych ważniejszych rzeczy. Także, no, życzę powodzenia
Pierwszy raz tworzę konkurs, więc nie mam pojęcia, co jeszcze mógłbym wam powiedzieć. Powtórzę chyba tylko, żebyście kreowali się, kierowali się kreatywnością, a nie kreowali się kreatywnością. I no, liczę na to, że dostanę więcej niż 3 maile z odpowiedziami. Bawcie się dobrze, tak jak ja dobrze się bawię, wydając te pieniądze na was. I no cóż mi pozostaje, no. Powodzenia już wam życzyłem, kreatywności wam również życzę. Czekam z niecierpliwością na pierwsze maile. I do zobaczenia wkrótce. Możliwe, że wrzucę nawet jednego dnia odcinek i Megabildera i Wartu, bo tak jak mówię, wszystko mam już zrobione, także całość czeka tylko na mój internet w zasadzie. A właśnie, jeszcze jedno. Piszecie mi, że mógłbym zagrać na przykład z Madzią, z Exe, nie wiem tam z kimś jeszcze, z JJ-em, z wami i tak dalej. Na wszystko przyjdzie czas, ale to jak będę miał już w końcu internet, bo nie widzi mi się, tak jak na przykład większość postów na Facebooku, nie widzi mi się siedzieć powiedzmy w pizzerii i grać w Minecrafta. No tak wyglądało tak naprawdę większość postów, które dodałem na Facebooku. Po prostu szedłem do miasta, siadałem w pizzerii, zamawiałem sobie dużą pizzę i w międzyczasie na telefonie tam działałem na Facebooku. Więc no, trochę cierpliwości, a na pewno pojawia się w kilku innych kanałach także. Także to już by było naprawdę wszystko. Jeszcze raz powodzenia wszystkim. Trzymam kciuki za wszystkich porówno i mam nadzieję, że naprawdę moje nagrody trafią do najlepszych z najlepszych. Trzymajcie się i na razie. Do zobaczenia.